Myślę, że możemy już zaczynać. Witamy serdecznie na 13. już Międzynarodowej Konferencji Ewaluacyjnej. Po 4 latach wracamy do Krakowa. Jak zwykle ten event organizujemy w takim co najmniej duecie, a w tym przypadku nawet w trio, czyli oprócz naszego ministerstwa głównym współorganizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. No i gościmy na ziemi małopolskiej, w związku z tym witamy też pana marszałka województwa małopolskiego. Zaraz rozpoczniemy oficjalną część. Ja tylko z takich szczegółów technicznych powiem, że konferencja, językiem konferencji jest polski i angielski. Zachęcamy do korzystania z multifonów. I oddaję głos głównemu gospodarzowi tej konferencji, panu ministrowi Grzegorzowi Pudzie. Szanowni Państwo, szanowny panie ministrze, panie marszałku, szanowni zgromadzeni goście, jest mi bardzo miło powitać Państwa na 13. Międzynarodowej Konferencji Ewaluacyjnej organizowanej przez nasze ministerstwo oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W tym roku po raz pierwszy naszą konferencję organizujemy w partnerstwie z Węgrami, za co bardzo serdecznie dziękuję, w ramach współpracy w Grupie Wyszehradzkiej. 2 tygodnie temu miałem taką dużą przyjemność uczestniczyć w podobnej konferencji, w spotkaniu w Budapeszcie, a dziś wraz z panem ministrem Gergelyem Wartuszem wspólnie otwieramy dyskusję nad ewaluacją polityki spójności tutaj w pięknym mieście Królów w Krakowie. Czas, w którym się spotykamy, jest wyjątkowy. Znajdujemy się w przededniu nowego roku, ale znajdujemy się również jeszcze w starym roku, czyli w takim czasie podsumowań. To zawsze czas, w którym musimy pomyśleć o tym, co udało się, a czego się nie udało zrealizować, ale to jest również czas, w którym negocjujemy pakiet legislacyjny dla nowej perspektywy finansowej. Musimy o tym porozmawiać i przygotowujemy się do procesu programowania. Istotną rolę w tych procesach, szczególnie w programowaniu, może odegrać ewaluacja. Dzięki naszym badaniom znamy zarówno efekty dotychczasowych działań, jak i otrzymujemy wnioski i rekomendacje dotyczące kolejnych kroków. Tak naprawdę, czego możemy się dowiedzieć z dotychczasowych ewaluacji? Przede wszystkim tego, że realizacja polityki spójności w Polsce ma mocno zauważalny, bardzo pozytywny wpływ na gospodarkę. Tu warto podkreślić, że dystans Polski do Unii Europejskiej pod względem PKB na mieszkańca znacznie się zmniejszył. Do 20,9 punktu procentowego, z czego 15% stanowi wynik realizacji polityki spójności. Zresztą każdy z Państwa, kto wychodzi z domu na polskie ulice, na polskie miejsca, w parkach, kiedy się spotykamy, łatwo może to zauważyć. Przy okazji warto też wspomnieć, że w ostatnich latach Polska i Węgry należą do najszybciej rozwijających się gospodarek w Unii Europejskiej. W 3. kwartale 2019 roku byliśmy liderami wzrostu PKB, który wyniósł 4,8% na Węgrzech i 4% w Polsce. Taki wzrost jest możliwy m.in. dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu funduszy europejskich na inwestycje rozwojowe w obu naszych krajach. Jakie jeszcze efekty możemy zaobserwować? Możemy też pomyśleć o tym, że ponad 8% średniorocznego wzrostu PKB odnotowanego w Polsce w latach 2004-2018 wynikało z realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Fundusze europejskie pozwoliły zmniejszyć różnicę pomiędzy poziomem wydajności pracy w Polsce a średnim poziomem pracy w Unii Europejskiej o 1,6 punktu procentowego. Polityka spójności również przyczyniła się do zwiększenia udziału wydatków na badania i rozwój w PKB o 0,2 punktu procentowego. To również te środki przyczyniły się do zwiększenia liczby miejsc pracy utworzonych dzięki inwestycjom współfinansowanym z budżetu Unii Europejskiej. Szacuje się, że ta liczba to około 400-500 tysięcy
miejsc, nowych miejsc pracy. Stopa bezrobocia dzięki środkom unijnym była średnio o 1 punkt procentowy niższa. Przekłada się to na mniejszą o ponad 280 tysięcy liczbę bezrobotnych. I tak naprawdę tutaj można by zakończyć, ale jeszcze taki ważny punkt, który każdy Państwa, myślę, że może również na własnych oczach zauważyć, nawet w takim mieście jak Kraków, ale myślę, że w każdym innym. Wskaźnik względnego ubóstwa dzięki funduszom unijnym spadł o 2,4 punktu procentowego. No tak się składa, że niegdyś byłem studentem jednej z tutejszych uczelni i naprawdę widać tą różnicę. Bardzo miło się przyjeżdża do Krakowa po kilkunastu latach, kiedy człowiek nie był przez tak długi okres, to jednak widać, że dzięki środkom unijnym Kraków, niegdysiejsza stolica królów, rozwija się bardzo prężnie, bardzo szybko, a przy wjeździe przez okoliczne miejscowości widać, jak tam naprawdę te miejscowości szybko się rozwinęły. Dane, które Państwu przedstawiłem, pokazują znaczenie polityki spójności dla rozwoju polskiej gospodarki i naszej konfederacji dla siedzenia Unii Europejskiej. Nie ma wątpliwości, że polityka spójności i jej realizacja w kolejnej perspektywie finansowej to jedno z kluczowych zagadnień polityki inwestycyjnej Polski, można by powiedzieć jedno z kluczowych i dla nas najważniejszych. Toczące się obecnie negocjacje wieloletnich ram finansowych i kształtu polityki spójności stanowią duże wyzwanie. Z wielu względów. Znacznie trudniejsze niż w poprzednich okresach. Brexit, nowy Parlament Europejski, nowa Komisja Europejska i zmiana przewodniczącego Rady Europejskiej są czynnikami, które spowalniają proces negocjacji i zwiększają niepewność co do ich ostatecznego wyniku. Dużym wyzwaniem jest podział polityki spójności na dwa procesy negocjacyjne. Po pierwsze, w ramach umów sektorowych w grupie roboczej do spraw środków strukturalnych, a po drugie, w ramach negocjacji wieloletnich ram finansowych w grupie roboczej i na szczeblu Rady Europejskiej. Oznacza to, że wiele kluczowych elementów polityki spójności, a mianowicie ramy finansowe, warunki finansowe realizacji projektów, koncentracja tematyczna znajdują się wśród kwestii, które muszą zostać uzgodnione na najwyższym szczeblu politycznym podczas szczytu Rady. Polska dąży również do ambitnego budżetu do spraw Unii Europejskiej, dlatego takiemu budżetowi, który sprostowałby wymaganiom, przed którymi dziś stoimy. Biorąc pod uwagę intensywny rozwój oraz interesy wszystkich członków wspólnoty, alokacje na politykę spójności zaproponowane przez Komisję Europejską są średnio o 10% niższe niż w okresie 2014-2020. W przypadku Polski spadek ten wynosi nawet 23%. Dlatego zaproponowana dla nas niesatysfakcjonująca metodologia alokacji skutkuje niewystarczającym wsparciem regionów, tych regionów słabiej rozwiniętych. Naszym priorytetem w negocjacjach nowej polityki spójności jest także elastyczność korzystania z kopert krajowych. Należy dopuścić większe transfery między funduszami, zaś zakres wsparcia powinien być rozszerzony zgodnie z potrzebami poszczególnych państw członkowskich. Naszym zdaniem Polski, poziomy współfinansowania i płatności zaliczkowych Unii Europejskiej powinny być wyższe, jako że samorządy i organizacje pozarządowe nadal nie mają wystarczających możliwości finansowania projektów. Pomimo, że jest jeszcze wiele niewiadomych co do ostatecznego kształtu regulacji, rozpoczęliśmy już pracę w programie kolejnej perspektywy finansowej. Obecnie opracowujemy założenia umowy partnerstwa. Proces ich przygotowywania obejmował spotkania z Komisją Europejską w ramach dialogu nieformalnego, szerokie konsultacje społeczne, w które zaangażowane były instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i osoby prywatne. Jak Państwo wiecie, bardzo często dużo więcej informacji i dużo więcej negocjacji może odbywać się w taki sposób niż sposób ten, który później nazywamy tym sposobem oficjalnym. Obecnie dokument znajduje się na etapie ostatecznych uzgodnień na poziomie rządowym. Wielkie wyzwanie stanowi spełnienie wszystkich warunków wstępnych określonych dla kolejnej perspektywy finansowej. Dzięki wprowadzeniu w Polsce zaawansowanego systemu monitorowania mającego na celu usprawnienie procesu koordynacji będziemy jednak w stanie spełnić te warunki do końca 2020 roku. Kolejnym krokiem
jest osiągnięcie w ramach instytucji Unii Europejskiej porozumienia w sprawie ostatecznego zakresu wsparcia na lata 2021-2027. Polska głośno podkreśla potrzebę skutecznego i terminowego zakończenia negocjacji w sprawie pakietu legislacyjnego dotyczącego polityki spójności. Niestety, propozycja prezydencji fińskiej przedstawiona w ubiegłym tygodniu jest dla Polski, ale także dla wielu innych państw regionu nie do zaakceptowania, a ze względu na zaproponowane cięcia finansowe. I to może tyle, jeżeli chodzi o takie nasze główne założenia. Ja chciałem podzielić się też swoimi życzeniami. Otóż po pierwsze, ponieważ obowiązki ministerialne wymagają tego, że człowiek tak chce być wszędzie, ale nie da się, to chciałem z okazji zbliżających się świąt, Nowego Roku, życzyć Państwu takiego spokoju, tego, żeby po tej konferencji każdy wrócił do domu i mógł przeżyć na spokojnie Święta Bożego Narodzenia i Święta Bożego Roku. A wszystkim Państwu, panelistom oraz wszystkim biorącym udział w dzisiejszej dyskusji życzę bardzo owocnej dyskusji, takiej, aby można było szczerze porozmawiać o tym, co za nami, co przed nami, co udało się przeprowadzić, no i o tym, co jeszcze się uda. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję i wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo, panie ministrze, i poprosimy pana ministra Giorgeli Wartusza z Ministerstwa Innowacji i Technologii Węgier. Thank you very much. Bardzo dziękuję. Jak powiedział pan, jestem przedstawicielem Węgier. Przede wszystkim chciałbym podziękować za zaproszenie. Reprezentuję ministra Palkowicza, który niestety nie był w stanie przybyć, ale przesyła swoje życzenia. Dla mnie jest to wielka przyjemność, że mogę reprezentować Węgry na konferencji z tak długą tradycją i chciałbym podziękować za zaproszenie i za udział pana ministra w trakcie spotkania w Budapeszcie w zeszłym miesiącu. Wydaje mi się, że konferencja nie ma potrzeby, aby podkreślać znaczenie ewaluacji na konferencji podkreślonej ewaluacji w procesie podejmowania decyzji. Wszyscy prowadzimy ewaluacje, obliczenia 100 razy dziennie albo częściej, ale niestety, gdy małe kroki udaje się zrobić bez problemu, natomiast gdy dochodzi do decyzji na najwyższym poziomie, istniejące wyniki ewaluacji, liczby, do których doszliśmy, po prostu powrócamy i to jest wielka szkoda. Pracujemy nad polityką rozwojową Unii. Przede wszystkim jesteśmy dzięki nim w stanie wdrożyć czasami wielkie, gigantyczne projekty, które trwają miesiące i lata, a po drugie ewaluacja jest związana z programami europejskimi, ma bardzo długą historię ze względu na wymagania z nimi związane. Oznacza to, że przygotowujemy ewaluację ex post i ex ante, przeprowadzamy ewaluację podczas całej fazy wdrażania, implementacji, staramy się wykorzystać ewaluację, aby przygotować i
znaleźć rozwiązania wszystkich problemów. A więc to nie brak ewaluacji, tylko wykorzystanie wyników ewaluacji, które jest problemem. Jak słyszeliśmy, jesteśmy w trakcie etapu negocjacji. Negocjacje trwają. Rekomendacje wydają mi się szczególnie ważne w tej chwili, kiedy można jeszcze zmienić, być może nawet radykalnie. To jest właśnie ten moment, ten właściwy moment. Jest bardzo ważne, aby następny okres programowania 21-27 był przygotowany w oparciu o nasze doświadczenia z przeszłości, z chwili obecnej i na podstawie rekomendacji i ewaluacji. Niestety, propozycja komisji, którą widzimy do tej pory, cięcia budżetowe są bardzo duże. My jako Węgry wraz z naszymi partnerami, między innymi Polską, uważamy, że polityka spójności jest bardzo potrzebna i jest źródłem wielu sukcesów i pomaga osiągnąć cele długoterminowe. Niedawno zapoznałem się z badaniami opublikowanymi przez naszych polskich kolegów, które pokazują, że polityka spójności może czasami być zakłócona. Polityka oczywiście jest bardzo użyteczna, ale widzimy również, że więcej niż połowa z każdego euro, które trafia do nas, do najmniej rozwiniętych regionów, więcej niż połowa pieniędzy wydanych w Polsce, na Węgrzech, w Polsce czy w innych krajach korzystających z polityki spójności trafia z powrotem do krajów, z których te pieniądze pochodzą. Jest to bardzo ważny fakt i powinniśmy zwrócić na niego uwagę w trakcie negocjacji o polityce spójności. Wydaje mi się, że powinniśmy się dzielić tymi doświadczeniami między sobą. Dlatego jeszcze raz chciałem podziękować za zaproszenie i życzę wszystkim bardzo owocnych dni obrad tutaj w Krakowie. Dziękuję bardzo. Prosimy pana prezesa Mikołaja Różyckiego, prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Panie ministrze i drugi panie ministrze, szanowni państwo, panie marszałku, dziękujemy za przybycie, bo grudzień o tej porze roku jest czasem dość aktywnym, intensywnym, niezależnie czy to instytucje publiczne, czy firmy prywatne, czy uczelnie, prawda, koniec roku i, że tak powiem, różnego rodzaju zobowiązania, wskaźniki, cele nas gonią i też poddajemy ciągłej ewaluacji. Także tym bardziej dziękujemy, że w tym trudnym czasie udało się państwu te dwa dni wygospodarować i spotkać się z nami podczas tej konferencji. To już 13, druga w Krakowie. Nad lokalizacją kolejnej pracowaliśmy w trakcie tutaj nieformalnej przerwy kawowej. Zobaczymy, może znowu już południe Polski. Natomiast co do samej istoty tego spotkania i zderzenia zarówno punktu widzenia międzynarodowego, czyli mamy tutaj wymiar polski, węgierski, Komisji Europejskiej, mamy też gości z Czech, z Wielkiej Brytanii, zwłaszcza w dniu jutrzejszym to będzie bardziej widoczne. To jest duża wartość, tak, którą ten wymiar międzynarodowy wnosi nam w tego typu dyskusje, no bo tak naprawdę mówimy o wartościach, tak, mówimy o celach, o kierunkach istotnych z punktu widzenia Europy, ale też poszczególnych krajów i tylko gdzieś metodą konsensusu można spróbować dojść do jakiegoś porozumienia, które będzie godziło różnego rodzaju interesy, a każdy kraj ma swoje kierunki rozwojowe, które wynikają z konkretnych potrzeb i pytania dlaczego, z kim, po co, jak, są właśnie tymi kluczowymi, które trzeba ciągle
zadawać, żeby ta polityka rozwojowa, zwłaszcza w kontekście Funduszu Spójności, gdzie tak duże środki są alokowane, a które pochodzą z naszej pracy, z pracy przedsiębiorstw, no były w sposób efektywny gospodarowane, w sposób efektywny alokowane i tym bardziej ocena, ciągła ewaluacja, taka ewaluacja ongoing, evidence-based policy, no są kluczowe z punktu widzenia jakby i skuteczności tego typu interwencji, ale też z punktu widzenia informacji, jaka jest kierowana, czy po którą może sięgnąć każdy obywatel, tak, który no, może zadać pytanie, ale jaki tego wszystkiego jest wpływ, tym bardziej większa rola instytucji publicznych i prowadzenia działań badawczych, ewaluacyjnych, żeby te wskaźniki, te wartości pokazywać. Tutaj pan minister przytoczył je już w bardzo szczegółowy sposób, za co bardzo dziękuję, pokazując jakże istotną rolę funduszy europejskich w rozwoju naszego kraju w ostatnich 15 latach, a to zwłaszcza w kontekście Funduszu Spójności i tych programów, które mają charakter absolutnie rozwojowy, ważny dla poszczególnych regionów w Polsce. Jeżeli chodzi o strukturę tej konferencji, to pierwszego dnia, tak jak państwo zauważyliście, będziemy koncentrować się bardziej na przyszłości, ale też na ocenie tego, co teraz, bo moment jest szczególny. Kończy się jedna perspektywa, przygotowania do kolejnej powoli wchodzą już w dość zaawansowany moment. Tym bardziej jest to dobry moment na to, żeby w perspektywie 2021-2027 konkretne wnioski wyciągnięte na podstawie tego, co teraz jest realizowane, znalazły swoje odzwierciedlenie w konstrukcji programów, w sposobie ich realizowania. Chociażby to, o czym mówi pan minister, tak, czyli chociażby sposoby płatności dla przedsiębiorców, jakże istotna kwestia, która wychodzi w badaniach. A drugi dzień będzie bardziej dniem poświęconym już środowisku ewaluaczy, środowisku badaczy, środowisku uczelnianego, no po to, żeby to środowisko budować, kształtować, nawiązywać relacje, zwłaszcza też w kontekście tym międzynarodowym, to tylko po to, żeby jeszcze lepiej, jeszcze efektywniej móc monitorować, badać, ewaluować prowadzone polityki publiczne. Słowo ewaluacja jest tak naprawdę pytaniem o wartości. Proszę zobaczyć, że evaluate po angielsku znaczy oceniać, szacować. Po łacinie valesco to stawać się, być zdolnym. Value, znowuż valeur po francusku, valor w języku hiszpańskim, portugalskim. No, my się wyłamujemy z tego, mamy słowo wartość i nasi partnerzy z Węgier również, bo używają słowa ertek. Ale to chyba dobrze, bo też pokazuje to zróżnicowanie w Europie, jakie ma miejsce. Również pozwolę sobie na zareklamowanie naszej publikacji, która została wydana tuż przed tą konferencją i której to również fragment znajdziecie państwo jutro podczas w agendzie. Mówię o kontrfaktycznych ewaluacjach wpływów w podejściu makroekonomicznym. To wielkie dzieło naszego Departamentu Analiz Strategicznych i współpracujących z nim badaczy. Publikacja jest wystawiona na zewnątrz, natomiast sam panel poprowadzi Jacek Pokorski, na który już serdecznie teraz zapraszam. Chcemy tego typu podejście również promować, stąd pozwoliłem sobie na tego typu sprzedażowy charakter w kontekście naszej agencji pokazania tego panelu. No właśnie, drodzy państwo, jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, czyli efektywność i wpływ. O tym wpływie tutaj już moi szanowni przedmówcy mówili i ten wpływ tak naprawdę też mierzony w ujęciu długoterminowym, krótkoterminowym, w ujęciu miękkim czy twardym jest kluczowy i mam nadzieję, że w trakcie tych dwóch dni ileś wątków, ileś dyskusji będzie przebiegało w tym kierunku, że próba odpowiedzi na te pytania zostanie zadana, próba znalezienia odpowiedzi również zostanie podjęta i no, w latach kolejnych, zwłaszcza w roku przyszłym, gdzieś ten wspólny wysiłek pokieruje nas do tego, że te programy będą na pewno w takim kształcie, które, tak jak wspomniałem, będą wypadkowo jakiegoś kompromisu. Tutaj nasze stanowisko w kontekście polityki spójności, jakże ważnej dla nas, dla naszych partnerów z Węgier czy innych krajów z naszego bloku, które dołączyły w 2004 do Unii Europejskiej. To jest ta wartość, tak, na której nam zależy, więc dlatego też jakby musimy dostarczać wiedzy, musimy dostarczać twardych wskaźników, które będą pokazywały, że za tą wartością stoi konkretny wymiar, dlatego będziemy o to starać się walczyć. Czyli evidence-based policy, evidence-based programming i w takim duchu chcielibyśmy, żeby te dwa dni przebiegły. Bardzo państwu dziękuję. Dziękujemy bardzo i poprosimy pana marszałka Łukasza Smułkę. Dzień dobry, panowie ministrowie. Panowie dyrektorzy, panie, panowie dyrektorzy, szanowni państwo, ja bardzo się cieszę, że państwo wybraliście konferencję właśnie w Krakowie, w Małopolsce, w regionie, gdzie środki europejskie są dobrze wydatkowane. Mówię dobrze, bo chociażby tempo wydatkowania środków, biorąc pod uwagę rok do roku 2018 do 2019, jest dużo lepiej.
Zasada N plus 3 została osiągnięta na koniec listopada na prawie 150%. Zasada na 2019 rok, na 2020 rok osiągnęliśmy ją praktycznie ponad 100%. To pokazuje, że nasi urzędnicy, nasi beneficjenci są do przygotowania do wydatkowania środków i liczymy na nową perspektywę. Oczywiście bardzo się cieszę, że ta konferencja jest w Krakowie. Mam nadzieję, że wnioski, które w tej konferencji zostaną wypracowane, my jako Samorząd Województwa Małopolskiego oczywiście się z nimi zapoznamy, ale będziemy również liczyli na to, że środki, które się pojawią w nowej perspektywie, będą też środkami zadowalającymi dla naszego regionu. Obecnie również w ramach nowej perspektywy 2021-2027 prowadzimy równocześnie rozmowę na temat strategii województwa małopolskiego do 2030 roku. I te dwa dokumenty bez wzajemnego widzenia się pewnie nie miałoby sensu. Dlatego bardzo się dobrze wydarzyło, że akurat strategia plus nowy program operacyjny jest w tym samym czasie opracowywany i jako samorząd województwa, zarząd województwa małopolskiego szeroko go dyskutujemy z różnymi samorządami, z różnym szczeblem samorządu, szczeblem gminnego, powiatowego, oczywiście zarząd województwa i cały sejmik. Panowie ministrowie, życzę udanych obrad, życzę udanych wyników ewaluacyjnych. Jesteśmy przed świętami, w związku z tym zawsze przed świętami przychodzi taki czas podsumowań, w związku z tym w naszym życiu prywatnym pewnie też taka ewaluacja nastąpi i życzę Państwu wszystkiego najlepszego i oczywiście zapraszam na raz następny również, może nie do Krakowa, ale województwo małopolskie ma wiele bardzo ładnych zakątków. Bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia. Za rok to może nie, ale do zobaczenia. Dziękujemy serdecznie wszystkim gospodarzom za to powitanie. Tak jak pan prezes PARP-u zauważył, rzeczywiście ta konferencja ewaluacyjna jest ewaluacyjna z dwojakiego powodu. Jutro będziemy rozmawiać bardziej o kwestiach metodologicznych i skupiać się na samej ewaluacji per se. Natomiast dzisiaj, ten dzień dzisiejszy poświęcony jest temu, żeby ubogacić de facto debatę polityczną o to, co wynika z ewaluacji. Ponieważ jesteśmy w takim momencie tego cyklu wdrażania polityki spójności, w takim momencie, w którym myślimy już o przyszłości, przygotowujemy dokumenty, stąd te poszczególne panele będą poświęcone poszczególnym celom polityki. Ale zanim to nastąpi, zaprosimy teraz o podzielenie się i spojrzenie z dwóch różnych stron, ze strony Komisji Europejskiej i ze strony środowiska akademickiego, najbardziej znanego, zajmującego się polityką spójności, o podzielenie się wnioskami i przemyśleniami na temat przyszłości, przyszłej perspektywy. I jako pierwszego poproszę pana doktora Ericha Unterwurzachera, który jest dyrektorem unitów Dyrekcji Generalnej do Spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej i jest naszym głównym partnerem, z którym negocjujemy i będziemy negocjować przyszłe programy operacyjne i umowę partnerstwa. Proszę bardzo. Zanim zacznę, sprawdzę, czy slajdy działają. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie mnie w dniu dzisiejszym. Jesteśmy przed świętami. Rzeczywiście wszyscy są zajęci, ale bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem bardzo szczęśliwy. Dziękuję panie marszałku i dziękuję wszystkim kolegom. Chciałem również powiedzieć, że chciałem również wspomnieć, że będę nie mówić tak dużo o ewaluacji, tylko raz w różnych kontekstach, ale o świętach i spojrzeniu wstecz, ponieważ gdy patrzymy wstecz, jesteśmy lepiej w stanie widzieć przyszłość. Więc będę w tej chwili mówić o polityce spójności. Tak jak wspomniałem, ważne jest spojrzenie wstecz. Kilka słów historii, o historii. Myślę, że wszyscy wiedzą coś na ten temat. Natomiast chciałem powiedzieć o pięciu celach.
polityki spójności. W poprzednich okresach mieliśmy 11 celów. W tej chwili zostało to zredukowane do 5 celów. One odzwierciedlają rozwój, który już miał miejsce. I wydaje mi się, że to jest ważne, aby to zrozumieć. Pierwszy cel to jest inteligentniejsza Europa, mądrzejsza Europa. Chodzi o transformację przemysłu i świata naukowego. Drugi punkt to jest bardziej ekologiczna Europa z mniejszym śladem węglowym. Jest to bardzo ważne, aby na to zwracać uwagę również. Trzeci punkt to jest bardziej połączona Europa. Myślę, że w Polsce nie trzeba mówić o tym, jak ważne są inwestycje w infrastrukturę, w transport, w drogi, w koleje, ale oczywiście również w informatyczno-telekomunikacyjne połączenia. To jest polityka, która dotyczy przede wszystkim infrastruktury. Cel dotyczący infrastruktury. Jeżeli przejdziemy do celu czwartego, to jest Europa bardziej socjalna. Dlaczego o tym mówimy? Te cele czwarty i piąty dotyczący bardziej terytorialności. Jeśli chodzi o tą terytorialność, jest to troszeczkę trudniejsze do wytłumaczenia dla ludzi, którzy nie pracują z polityką spójności. Ale takim głównym tematem, który pojawia się w bardzo wielu prezentacjach i przemówieniach, jest to również polityka, której nie należy pominać. Więc te cele czwarte i piąte dotyczą również rozwoju i powstały tak naprawdę jako odpowiedź na kryzys migracyjny. I wydaje się, że one będą znacznie ważniejsze w przyszłości niż obserwowaliśmy to w przyszłości. Nie będę wszystkiego prezentować szczegółowo. Natomiast widzimy tutaj wydatki 337 miliardów euro w 2018 roku i w tej chwili trwają negocjacje dotyczące alokacji tych środków, priorytetów. Są tutaj pewne zmiany. Natomiast najważniejsze rzeczy tutaj to są nowoczesne inwestycje. Przede wszystkim chcemy się skoncentrować na przejściu do gospodarki bardziej ekologicznej. Jest to słynny aneks D. Jestem pewien, że Państwo o nim słyszeli. Nie będę się za bardzo koncentrować na danych dotyczących skuteczności, ale znacznie bardziej na dynamice. Chodzi o miary skuteczności, które będą łatwiejsze do zrozumienia i bardziej przejrzyste. Szybsza implementacja, wracamy do N+2. Kolejną rzeczą jest elastyczność, która jest celem, jednym z celów czy przedmiotów negocjacji. I oczywiście również skutki dla regionów, o nich chciałbym powiedzieć troszeczkę później. Więc wydaje mi się, że ważne jest, aby spróbować, aby pamiętać o tym, że te cele czy działania zostały zaproponowane z powodu chęci uproszczenia. Chciałbym powiedzieć, że w dalszym ciągu jesteśmy 7 punktów procentowych poniżej profilu sprzed kilku lat. Więc w dalszym ciągu doganiamy
jednym z argumentów, dlaczego jesteśmy, nie nadążamy, było to, że system był bardzo skomplikowany. Więc widzimy, że niektóre procesy zostały porzucone. We wsparciu słyszeliście, że jest odpowiedzialny za duże projekty. Pracuje nad tym oczywiście. W tej chwili niektóre z wymagań zostały jakby porzucone. Instrumenty ex post i ex ante owszem będą używane, ale mniej będą mniej wymagające i monitoring i ewaluacja oczywiście tutaj również są zmiany, nie będzie wymagana ewaluacja ex ante. Było to ćwiczenie, które było jakby wymuszone, nie było tak bardzo, nie miało takiego dużego znaczenia praktycznego i politycznego. Kolejny element, który proponujemy. Chciałbym, żebyście pamiętali Państwo, że proponujemy coś dlatego, że to ma jakiś cel, a nie po to, żeby ludzi denerwować. Koncentrujemy się na dwóch celach polityki. Pierwszy cel to jest inteligentna Europa, a mówimy o digitalizacji, cyfryzacji. I drugi, Europa zielona i niskowęglowa. Za kilka minut będziemy mówić o przyszłości i zauważycie Państwo, że to są te cele, na których się koncentrujemy. Jeżeli widzimy, że między 65 a 85% krajów jest, czy celów, czy krajów dosyć silne ma stanowiska w tych obszarach. Natomiast wymagania w dalszym ciągu są na etapie negocjacji. Jak wspomniałem poprzednio, mamy tutaj alokacje dla różnych regionów. Mówimy tutaj głównie o grupie wyszehradzkiej, Polsce i Węgrzach. Mamy tutaj znaczny spadek, jeżeli chodzi o Fundusz Spójności, ale musimy pamiętać, po co był ten Fundusz Spójności. On początkowo został stworzony, aby pomóc krajom takim jak Portugalia czy Grecja, aby wytrzymały presję związaną z wprowadzeniem euro. Więc oczywiście jest pewien związek z rozwojem gospodarczym i konkurencyjnością gospodarek i takie było też wykorzystanie tego funduszu przez kraje takie jak Polska, Węgry czy Estonia i Litwa. I tutaj mamy redukcję, ale jeżeli zerkniemy na ostatni wiersz, gdzie chodzi o regiony najsłabiej rozwinięte, mamy propozycję nieznacznego zwiększenia alokacji. Więc teraz o tych celach bardziej szczegółowo. Polityka, cel pierwszy, inteligentniejsza Europa. Widzimy, że główne obszary finansowania poszczególnych celów pokazują obszary, które powinny być finansowane. Prace badawczo-rozwojowe, w których regionach i w których krajach te wydatki są największe. Mamy tutaj
pewne rozbieżności pomiędzy północą i zachodem oraz południem i wschodem. Ale taka anegdota. W roku 2020 około 50% środków trafia do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a około 15% do Wielkiej Brytanii. Widzimy zatem, skąd te kolory na mapie. A to drugi cel. Przede wszystkim nie jestem naiwny. Wiem, że gdy przyjeżdżam do Polski, emisje CO2 nie są takim ważnym problemem jak zanieczyszczenie powietrza. Byłem w Krakowie w latach 90. Może drugi czy trzeci raz jestem tutaj, nie pamiętam, ale w momencie, kiedy samolot startuje, czujemy różnicę między rokiem 90 a obecnym czasem. Niestety jeszcze nie dotarliśmy do naszego celu. Widzimy tutaj te czerwone punkty na wschodzie, związane przede wszystkim z produkcją przemysłową i z produkcją, wydobyciem węgla. I są to różne obszary, w których pokazane są różne obszary, w których chcemy inwestować. Mówimy o gospodarce bezwęglowej czy niskowęglowej. Kolejny slajd. Ciekawy, wydaje mi się. Dane pochodzące z naszych badań, naszych analiz, aby pokazać, ile kraje członkowskie obiecały i ile uzyskały. Kraje takie jak Rumunia na przykład, i ile udało im się uzyskać. I tutaj no, jesteśmy znacznie z tyłu w stosunku do planów. Jeśli dochodzimy do ewaluacji, gdy zastanawiamy się, ile środków zostało wydanych na cele polityki 1 czy 2, jesteśmy w obu tych obszarach bardzo z tyłu. Jeśli przyjrzymy się na przykład liniom kolejowym, jest to dużo łatwiejsze niż te cele 1 i 2. Na tym slajdzie widzimy obniżenie emisji związków azotu, tlenków azotu i innych zanieczyszczeń. I w tej chwili tutaj widzimy, jakie są ambicje nowej komisji. Widzimy tutaj cytat z naszej słów naszej nowej pani prezydent, w której w swoim przemówieniu przedstawiła cele dotyczące również między innymi digitalizacji, cyfryzacji. W tym tygodniu mamy właśnie COP25. Byłem uczestnikiem COP24 w Katowicach w zeszłym roku, więc musimy pamiętać, że to dotyczy nie tylko zanieczyszczeń, nie tylko emisji dwutlenku węgla. Jest to część polityki na następne 5 lat, ale tak naprawdę dotyczy to znacznie dłuższego okresu. Tutaj jest coś, co znalazłem w sieci. I 8 października nasz wiceprezydent coś takiego opublikował. Co oznacza tak naprawdę
zielona polityka europejska. Widzimy tutaj zmianę polityki inwestycyjnej Europejskiego Banku Centralnego. Po lewej stronie widzimy ramy prawne, widzimy tutaj rolnictwo. Wszyscy wiedzą o tym, nie chodzi tylko o energię czy o transport, ale również o rolnictwo, jeśli chodzi o emisję CO2. Polityka czy gospodarka zamkniętego cyklu. I ważną rzeczą jest, aby nie zostawiać nikogo z tyłu. A tutaj drugi slajd. Gdy to jest element, który sięga poza ramy europejskie. Nie mówimy tylko o ramach europejskich, ale o celach globalnych, jeśli chodzi o redukcję emisji CO2. Chcemy, aby społeczeństwo było możliwie najlepiej przygotowane na przyszłość, co oznacza między innymi automatyzację, co oznacza, że ludzie będą zastąpieni przez roboty, przez maszyny. Jest to problem. Problem oczywiście. Natomiast mówimy tutaj również o bezpieczeństwie w internecie i cyberprzestępczości. Więc tutaj widzimy w pełni, jak wyglądają nasze propozycje, jeśli chodzi o cel polityki numer jeden. Przejście do bardziej zielonej gospodarki. Przechodząc do Polski, postaram się dosyć krótko na ten temat mówić. Są to moje przemyślenia, którymi się już wcześniej dzieliłem. Natomiast te rzeczy, o których tutaj mówimy, będą wzmocnione w następnym, w przyszłości. Więc widzimy tutaj punkty zapalne i widzimy, że dużo z nich jest w Polsce, niektóre również w Czechach, ale również w Grecji. Ciągle mamy problem z łącznością. To jest polityka, cel numer 3. Chodzi tutaj o wykorzystanie celu 1, aby pomóc w wyrównaniu poziomu. Reprezentuje tak naprawdę fundów rozwoju. I mamy tutaj również rozbieżności na poziomie lokalnym. Oczywiście naszym zadaniem jest pomaganie w zmniejszeniu rozbieżności czy rozdźwięku. Zanieczyszczenie powietrza w Polsce, statystyki, liczby, z liczbami się nie dyskutuje. Wiemy, że większość najbardziej zanieczyszczonych miast jest w Polsce. Wiemy również, jakie jest źródło. Jest to przede wszystkim ogrzewanie mieszkań, ale również energetyka, generacja energii elektrycznej. I wiemy, że pewne inicjatywy są podejmowane w wielu krajach członkowskich. Chodzi o to, aby inwestycje były łatwiejsze, inwestycje w obszarze pomagającym ludziom zredukować emisje. Więc chcemy na znacznie większą skalę wspomóc zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, jeśli chodzi o ciepłownictwo. I ostatni punkt.
Negocjujemy w tej chwili w tych dwóch ścieżkach. Fundów tranzycji czy fundusz przejścia ma na celu redukcję emisji dwutlenku węgla i przejścia z gospodarki wysokoenergetycznej na niskoenergetyczną. Oczywiście emisję CO2 można zmniejszyć w górnictwie, ale samo to nie wystarczy. Jeśli przejdziemy do wieloletnich ram finansowych, przepisy, regulacje są dosyć jasne, wiemy dokąd zmierzają. Prezydencja fińska przedstawiła drugą propozycję, ale płatnicy netto w dalszym ciągu mają jeszcze głos. W dalszym ciągu są dosyć znaczne różnice w opiniach. Również znowu chciałbym powiedzieć, że propozycje ze strony komisji są niższe. Przede wszystkim w związku z kryzysem finansowym. Wiele gmin i miast nie ma dość środków, ich środki są zamrożone, więc dlatego proponujemy obniżenie wydatków w tych obszarach. Nasze poziomy prefinansowania są bardzo wysokie i warto tutaj zwrócić uwagę na to, ile pieniędzy udało nam się odzyskać. Również musimy pamiętać, że kluczową rolę w negocjacjach będą odgrywać płatnicy netto. Koncentracja tematyczna to jest kolejne zagadnienie. Dla regionów wysoko rozwiniętych cele 1 i 2 oznaczają koncentrację 85%, przy czym przynajmniej 65% dla celu pierwszego. Wszystkie regiony muszą się dostosować do tego, oczywiście po negocjacjach. Natomiast to jest kierunek, w którym zmierzamy. Jeśli chodzi o możliwość, czy o to, co się kwalifikuje, o kwalifikowalność, wydatki na gospodarkę niskowęglową niekoniecznie są zgodne z priorytetami krajowymi. W Polsce istnieje taki problem i niektóre kraje, niektórzy negocjatorzy chcą wrócić do przeszłości. I no tutaj jest kwestia klasyfikacji danych statystycznych. I oczywiście tutaj istnieje możliwość w dalszym ciągu rozmów na ten temat. Jestem troszeczkę już spóźniony, więc podsumowania. Cyfryzacja i ekologiczność są to jakby najważniejsze cele. Jeśli chodzi o reformy, zmieni się nasze podejście do polityki spójności. Ponieważ jest to obszar, który wydaje się dosyć interesujący. Ciekawe, jak w niedalekiej przyszłości będzie wyglądać ta polityka spójności. Następną rzeczą są zasady postępowania, jeśli chodzi o partnerstwo. Jest to bardzo ważna rzecz, ponieważ parlament bardzo ściśle przygląda się nam i naprawdę patrzy nam na ręce.
Więc proszę pamiętać, że jest to bardzo ważna część naszej polityki, aby wszyscy partnerzy, wszyscy interesariusze wzięli udział. Dziękuję bardzo, życzę wszystkim wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Wiem, że to jest wyzwanie, natomiast przyszły rok będzie pełny jeszcze większych wyzwań chyba. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać za 2-3 tygodnie. Dziękuję. Dziękuję serdecznie panu dyrektorowi, jak państwo, za przypomnienie stanowiska Komisji Europejskiej, także dotknięcie stanowiska Parlamentu Europejskiego. Jak państwo się pewnie zorientowali, nie tylko dzisiaj, w warstwie diagnostycznej jesteśmy bardzo zbliżeni do Komisji Europejskiej. Troszeczkę różnimy się w sposobach reakcji na tą diagnozę, no ale to będzie przedmiotem negocjacji, dlatego właśnie ten przyszły rok szykuje się tak bardzo gorąco. A teraz poprosimy pana profesora Johna Bachtlera, który jest dyrektorem Centrum Badań Polityk Europejskich na Uniwersytecie Strathclyde i Uniwersytecie Technologicznym w Delft, żeby podzielił się swoimi przemyśleniami na temat wyzwań dla polityki spójności w przyszłym okresie programowania. Profesor jest stałym elementem pejzażu naszych spotkań i wspiera nas nie od dzisiaj swoimi przemyśleniami. Dziękuję. Bardzo dziękuję za wprowadzenie, panie Tomaszu. Dzień dobry państwu, dzień dobry panowie ministrowie, panowie dyrektorowie, państwo dyrektorowie, szanowni państwo, dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę po raz kolejny przyjechać do pięknego miasta Krakowa i że mogę troszeczkę uciec od tych spraw związanych z Brexitem, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, przynajmniej na kilka godzin. Chciałbym kontynuować te kwestie, którą właśnie wysłuchaliśmy, jeśli chodzi o przyszłość polityki dotyczącej spójności, i skoncentruję się tutaj na pewnych wyzwaniach i będę miał także pewne refleksje dotyczące pewnych kwestii, które pojawiają się w kwestiach debaty, i będę także tutaj tworzył powiązania, jeśli chodzi o kwestie dotyczące ewaluacji i oceny. Tak. Ale tak naprawdę chciałbym się skoncentrować na pewnych obserwacjach na kolejny okres, i jeśli chodzi o nasz ośrodek badawczy, to ma on siedzibę w Strathclyde w Glasgow, ale także na Uniwersytecie w Delft, i prowadzimy badania porównawcze, jeśli chodzi o szereg krajów, 30 krajów. Współpracujemy z wieloma władzami na poziomie krajowym czy po poziomie regionalnym, także oczywiście w Polsce, także niektóre urzędy marszałkowskie. W niektórych regionach, województwach są także obszarem naszego działania. Jak sądzę, wiele tych wyzwań, przed którymi stajemy, no ta liczba jest całkiem spora, ale chciałbym skoncentrować się tutaj tylko na niektórych kwestiach. Mamy tutaj takie ogólne refleksje. Tutaj wymieniliśmy, jeśli chodzi o te kwestie dotyczące w ogóle polityki spójności. Będziemy mieli tutaj do czynienia także z pewnymi problemami dotyczącymi wdrażania, także pewnymi wyzwaniami dotyczącymi poprawy sposobu zarządzania, a także zakończę dzisiejsze wystąpienie dyskusją na temat tego, w jaki sposób sprawić, aby Europa była nieco bliżej Europejczyków, mieszkańców Europy. I chciałbym tutaj zacząć od tej pierwszej kwestii, czyli jak ważna jest kwestia polityki wspólności dla Unii Europejskiej. Pokażę państwu tutaj tę mapę, i jest to mapa pokazująca, w jaki sposób mamy, jakiego rodzaju komplikacje mamy do czynienia, z jakimi komplikacjami mamy do czynienia, jeśli chodzi o równowagę w Europie. I tutaj mamy taką informację dotyczącą terytorialnego zrównoważenia. Dość często słyszymy, że jeśli potrzebna nam jest wizualizacja wyzwań dotyczących rozwoju, to bardzo często mówimy sobie tutaj także o mapie dotyczącej kwalifikowalności, mówimy o regionach bardziej rozwiniętych, mniej rozwiniętych i tych regionach przechodzących proces przekształceń, natomiast te regiony, które są bardziej rozwinięte, są uznawane za te, które doświadczają większego sukcesu, które odnotowują większy sukces, natomiast te, które są gorzej rozwinięte, uznawane są za te, które takiego sukcesu nie odnotowały. Ważną kwestią jest tutaj także dynamika rozwoju w poszczególnych dekadach. I to, co widzimy tutaj, to to, że w Europie mamy stosunkowo niewielką liczbę
tych regionów, które tutaj są zaznaczone na niebieskie, to są te regiony, gdzie mamy koncentrację najwięcej, tam są osoby, które mają największy poziom edukacji, gdzie mamy największy poziom innowacyjności i to są te, oczywiście to najczęściej są stolice czy regiony wokół stolic poszczególnych krajów. Potem mamy takie regiony, które próbują doganiać te regiony najlepiej rozwinięte. To są regiony na przykład w Europie Środkowej, ale nie tylko. I następnie mamy regiony, które są uznawane za takie, które pozostają w tyle. To są te zaznaczone na brązowo. I jak Państwo widzicie, można by się tutaj spodziewać, że to są regiony najsłabiej rozwinięte, ale mamy także regiony, które no, nie mają odpowiedniego tempa. I tak więc wielokrotnie, kiedy współpracujemy z rządami krajowymi, ale także z Komisją Europejską czy z OECD, to oczywiście mamy tutaj do czynienia z rosnącą różnorodnością i też chęcią dogonienia tych regionów najlepiej rozwiniętych. I szczególnie jeśli chodzi o te regiony przechodzące pewnego rodzaju przekształcenia, to są często także regiony, które tracą tempo, czy które pozostają z tyłu. To jest 2/3 tych regionów można by uznać za takie, które mają poniżej średniej, jeśli chodzi o PKB średniej unijnej, czyli 2/3 tych regionów to właśnie takie. I jak sądzę, to jest naprawdę duże wyzwanie związane z tymi regionami słabiej rozwiniętymi, najsłabiej rozwiniętymi. Kolejna perspektywa, i znowu biorąc pod uwagę mapę z badania ESPO, to są wewnętrzne regiony peryferyjne, to są takie regiony, które stają się obszarem zainteresowania polityki, na przykład we Włoszech czy w Portugalii, ale widzimy na tej mapie tutaj także regiony w tych obszarach peryferyjnych, które mają potencjał prorozwojowy ze względu na to, że znajdują się w nich pewne ośrodki gospodarcze, ale także brakuje im usług czy dostępu do usług. I w każdym kraju mamy sporą liczbę takich obszarów. Zasadniczo mamy tutaj wspólną percepcję tych obszarów, w tych obszarach występuje takie wspólne zrozumienie czy wspólne podejście do tego, że uznaje się je za regiony zapomniane. I tego rodzaju obszary, tego rodzaju problemy są dość powszechne, ale to doprowadziło nas do pewnego rodzaju konsensusu, że potrzebny nam jest istotny sposób nowego myślenia co dotyczący tego, w jaki sposób będziemy prowadzić interwencje rządowe w tych obszarach. Tu nie jest tylko kwestia, którą zajmuje się Komisja, ale także inne obszary, na przykład OECD czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy. I jasną sprawą stało się to, że potrzebujemy tutaj jakiegoś wspólnego myślenia o tych regionach. I tutaj nie są to tylko kwestie, które są omawiane na poziomie polityki spójności w Unii Europejskiej, ale także kwestie dotyczące dyskusji na poziomach krajowych, w tym Polsce, I bardzo wiele myśli się na ten temat, choć nie ma tutaj zbyt wielu działań praktycznych jak do tej pory. I oczywiście to są działania, które muszą być, których musimy zastosować pewnego rodzaju działania charakterystyczne właśnie dla tych miejsc. Dlaczego takie myślenie jest istotne? Ponieważ te badania, które zostały przeprowadzone w ostatnich latach, odnoszą się, czy wskazują ten eurosceptycyzm, wzrost eurosceptycyzmu i zmianę opinii politycznych, i są one uzależnione, te sposoby myślenia, od zmian ekonomicznych. I właśnie ta opozycja do Unii Europejskiej, do integracji z Unią Europejską jest także uzależniona od tego, w jaki sposób pogarsza się sytuacja czy rozwój gospodarczy. I w dużym stopniu jest to kwestia dotycząca Europy Zachodniej, ale oczywiście nie tylko. I zasadniczo mamy tutaj do czynienia także z bardzo wieloma obszarami, które doświadczają pogorszenia sytuacji gospodarczej, które nie nadążają za rozwojem. Tam mamy także do czynienia z poważnymi wyzwaniami i związanymi i ruchami przeciw Unii Europejskiej.
Tak więc to są kwestie czy problemy powiązane, problemy polityczne, społeczne, ekonomiczne i gospodarcze. Jeśli popatrzymy na mapy różnicowania gospodarczego i wyzwań, jakie pojawiają się, a także połączymy te kwestie ze zmianami klimatycznymi i także kwestiami dotyczącymi cyfryzacji czy migracji, to okaże się, że te presje są największe na tych obszarach, którym nie wiedzie się dobrze, albo w tych obszarach, gdzie tempo rozwoju gospodarczego jest pod dużą presją. Tak więc te wyzwania, przed którymi stajemy obecnie, będą pewnie intensyfikowały się, jeśli chodzi o procesy zmian klimatycznych. I jeśli popatrzymy na to, co robi Unia Europejska, to jak widzimy, wydatki na spójność, na kwestie spójności zmniejszają się. Do roku 2020, a także później, Unia Europejska będzie wydawała mniejszą udział swojego PKB na kwestie dotyczące spójności, ale od roku, tak odwrotnie do tego, co się działo od roku 1992. I zgodnie z propozycją prezydencji fińskiej i też tych negocjacji, które były prowadzone, te wydatki będą spadały. 300 miliardów euro, czy 29% budżetu Unii Europejskiej, to jest nadal istotna kwota i to jest rzeczywiście prawda. To jest spora kwota pieniędzy, ale jest tu spory kontrast, jeśli chodzi o narrację w Unii Europejskiej, która została w tej chwili zastosowana. Oczywiście nie tylko w Dyrekcji Generalnej REGIO, ale także w Komisji i w Radzie. Ta narracja nie pozostawiania nikogo z tyłu oczywiście jest niezwykle ważna, ale ta narracja oczywiście już istniała od ostatnich kilku lat. Mamy tutaj szereg deklaracji i różne dokumenty strategiczne, ale musimy tutaj także uznać zwrócenia szczególnej uwagi na jakość Unii Europejskiej i w pracach ostatniej komisji, poprzedniej komisji, komisarz budżetu, do spraw budżetu powtarzał wielokrotnie te kwestie dotyczące, że to musi być polityka, że ta stara polityka musi być zarzucona i że jest ona już przestarzała. I właśnie to jest to, co widzieliśmy, jeśli chodzi o te współczesne wyzwania. I właśnie dlatego o tym wspominam, jak ważna jest polityka spójności dla Unii Europejskiej. I pomimo tej sporej kwoty pieniędzy, która będzie dalej wydatkowana na kwestie spójnościowe, oczywiście tutaj straciliśmy szereg możliwości, jeśli chodzi o nowy budżet. Nie został on zaprezentowany w taki sposób, abyśmy mogli mieć pewność co do tego, że nikt nie zostanie pozostawiony w tyle. Tak więc pierwsza część mojej prezentacji koncentrowała się na tych ważnych kwestiach dotyczących polityki spójności i spójności, ale powiązanie z ewaluacją to jest to pytanie, które teraz musimy sobie zadać, czyli musimy zastanowić się, w jaki sposób, jak skutecznie działa polityka spójności w tej kolejnej fazie ewaluacji. I nie możemy tutaj tylko skoncentrować się na tematycznym oddziaływaniu na poszczególnych sektorach, ale jak sądzę, musimy także się zastanowić na tym, w jakim stopniu polityka spójności odnosi się do tych obszarów, które są pozostawione z tyłu, w jaki sposób odnosi się do tych ludzi, którzy są pozostawieni z tyłu i w jaki sposób może ona pomóc im poradzić sobie z problemami. A po drugie, jeśli chodzi o kwestie dotyczące wdrożenia, to także to jest problem. Dlaczego tak się dzieje? Jeśli wrócimy się do debaty nad propozycją komisji, to widzieliśmy wtedy, że komisarz polityki regionalnej i także dyrekcji generalnej, mieliśmy tutaj interesujące dyskusje na temat tych kwestii. Natomiast
w debacie. Brakowało nam jednak wielu aspektów. Dlaczego tak się działo? Mamy przecież sporo pieniędzy, ale cały czas słyszymy o problemach. Problemy z wydatkowaniem, problemy z wdrażaniem, problemy z absorpcją. To jest taka narracja, która przebija się, tę narrację dotyczącą znaczenia polityki. I do pewnego stopnia tutaj właśnie wynika to z tej kwestii. Ten górny, a część tego slajdu pokazuje, jak zmieniały się tempo płatności w latach 2007-2013 i później 2014-2020. To jest to, o czym słyszeliśmy też w poprzedniej prezentacji, jeśli chodzi o fakt, że w obecnym okresie pozostaje część okresu w tyle. I widzimy, że ta jedna krzywa jest dość płaska. Jeśli popatrzymy na poszczególne kraje czy poszczególne regiony, to zauważymy, że tam mamy do czynienia z bardzo dużymi różnicami. I czy będziemy mieli do czynienia z bardziej płaską tą dolną linią i... Czyli mamy coraz większą presję na doganianie w ciągu tych ostatnich latach, pod koniec naszego okresu. I oczywiście teraz, jeśli dyskutujemy, gdzie będziemy, w jaką stronę będziemy zmierzać w kolejnym okresie, to ponad 30% tych dotychczasowego wydatkowania będzie zmieniona. W związku z tym mamy tutaj dość ograniczoną ilość informacji, w jaki sposób, jak skutecznie działają te w ten sposób wydatkowane środki. Natomiast na dole widzimy tutaj wykres pokazujący zaangażowanie i wielkości płatności na rok 2019. I widzimy tutaj też spore różnice w poszczególnych krajach, jeśli chodzi o programy, czy też różnice w programach. I teraz oczywiście komisja podjęła wielkie starania po to, aby ta polityka była jeszcze bardziej skuteczna, czyli staramy się tutaj wprowadzić zasady uproszczenia. Mamy taką listę działań zmierzających do uproszczenia, mamy tutaj określone pewne cele, tak więc są to szczegółowe starania służące do poprawy sytuacji w tym zakresie, tak aby te działania mogły być prostsze. Nie wiem, ile z tego przetrwa w procesie negocjacji pomiędzy instytucjami, które są w tej chwili prowadzone, niemniej jednak to są ważne starania. Niemniej jednak wciąż mamy jeszcze dziedzictwo, spuściznę tych warstw zasad, które zostały powstały wraz z upływem czasu w przeszłości i w te wczesne okresy, na przykład w latach 1989-1993 to był pierwszy okres, tam kwestie były dość proste, tam poszukiwaliśmy możliwości wpływania czy możliwości wprowadzenia pewnych działań służących do poprawy alokacji i wypracowania lepszych strategii. I idąc dalej, te warstwy tworzyły się, odnosiły się do zarządzania środkami. Staraliśmy się tutaj także stworzyć pewne rezerwy i te warstwy nakładały się i odnosiły się także do orientacji strategicznych, także do koncentracji środków finansowych, czy też do sektorów, na które zwracaliśmy szczególną uwagę, jeśli chodzi o warunki wstępne i relacji z innymi politykami, a także zwracaliśmy tu szczególną uwagę na wyniki. Tak więc był taki pełny cykl od powstania od rozpoczęcia wydatkowania do zakończenia. Natomiast jednym z największych, najbardziej skomplikowanych obszarów odnosi się do wzrostu różnego rodzaju warunków wstępnych. Mamy tutaj te okresy tematyczne N+1, N+3. Jak Państwo widzicie, te warunki zostały wprowadzone w różnych okresach, a każdy z tych warunków był wprowadzany i był bardzo zasadniczo uzasadniony, był bardzo logiczny także, jeśli chodzi o
zapewnienie makroekonomicznej stabilności, czy też jeśli chodzi o stworzenie warunków makroekonomicznych. A także tutaj ewaluacja pozwalała nam ustalić, w jaki sposób możemy te działania prowadzić, w jaki sposób. Tutaj także mieliśmy te dane, które uzyskiwaliśmy, wynikały także z procesu ewaluacyjnych. Pierwotny brak warunków wstępnych wynikał również z tego faktu, że nie prowadziliśmy do końca tych działań ewaluacyjnych. Także pojawiały się pewnego rodzaju zachęty do budowania możliwości. Staraliśmy się tutaj także nie przekładać tych działań na kwestie praworządności i kwestie korupcji. Dla każdego z tych obszarów istotną kwestią były tu koszty. I wszędzie tutaj mamy pewne słabości, szczególnie niektóre z nich nie podlegały pełnej kontroli. Były także problemy związane ze złożonością wykorzystania, które także miały istotny wpływ, i jeśli chodzi o praworządność, także pojawiały się też kwestie dotyczące polityzacji. I to w ten sposób dochodzimy do znaczenia tych napężeń, napięć pomiędzy warunkami a celami polityki, ponieważ mamy tutaj serię takich warunków, które odnoszą się do konkretnych celów, czyli mamy tutaj kwestie odpowiedzialności, solidarności czy przejrzystości. To ja sądzę, że istnieją też pewne badania, które pokazują i sugerują one, że istnieje niebezpieczeństwo, rzeczywiste niebezpieczeństwo, że równowaga tej wagi zostanie zachwiana czy przeciążona na stronę tych warunków. Ponieważ Komisja Europejska wskazuje na to, że musimy tutaj zachować zgodność z tymi warunkami wstępnymi, natomiast musimy także zapewnić konieczność osiągnięcia celów. Istnieje pewna zależność pomiędzy warunkami, ponieważ oczywiście nie możemy tutaj dokonywać pewnych kompromisów. Musimy jednak wiedzieć, które z nich są ważniejsze, a które mniej. Musimy nadać im pewne priorytety. Musimy ustalić to, co jest ważniejsze, jeśli chodzi, co jest ważniejsze, osiągnięcie celu czy rozsądne wydatkowanie. Ważną kwestią jest tutaj także solidarność, czyli solidarność, która stanowi pewną podstawę całej Unii Europejskiej. Natomiast polityka spójności jest także warunkowana innymi zasadami, które zostały wprowadzone. Są więc tutaj bardzo istotne wyzwania, jeśli chodzi o wdrażanie, natomiast jeśli chodzi o problemy dotyczące ewaluacji, musimy tutaj wprowadzić pewne programy uproszczenia, które będą wprowadzały pewne różnice. Musimy pomyśleć o pewnym bardziej takim istotnych zmianach. Natomiast musimy także zastanowić się, w jaki sposób te warunki działają w rzeczywistości. Nie możemy tylko tutaj koncentrować się na konieczności przestrzegania ich, ale także musimy się zastanowić na tym, w jaki sposób prowadzą one nas do bardziej skutecznej, bardziej wydajnej, bardziej odpowiedzialnej, bardziej przejrzystej polityki w wyniku tego. Jeśli chodzi o podstawowe przyczyny leżące u podstaw powodów, które wypracowaliśmy, to są te ograniczenia dotyczące zarządzania tymi politykami na poziomie krajowym i regionalnym. I to tak naprawdę działa w sposób taki, jaki powinno działać. Problem dobrego zarządzania celami to jest kwestia, która bardzo szybko tutaj pojawia się w programie naszego działania. W zeszłym roku Komisja Europejska zorganizowała pierwszą konferencję dotyczącą dobrego zarządzania kwestiami czy polityką spójności. I ta kwestia zyskuje na znaczeniu z tego powodu, że istnieją coraz większe różnice pomiędzy krajami, pomiędzy poszczególnymi regionami, jeśli chodzi o jakość, o korupcję, odpowiedzialność.
i wartość rzeczywistą tych zakupów, które są podejmowane. Oczywiście jakość zarządzania to jest bardzo szeroki temat i zajmujemy się tutaj bardzo szerokim spektrum problemów, natomiast w szczególny sposób koncentrujemy się tutaj nad tą wydajnością, możliwością zapewnienia strukturalnego, realizacji programów strukturalnych. I te, natomiast oczywiście tutaj to jest istotna kwestia z punktu widzenia alokacji środków finansowych. Chodzi o to, to jest ważne także z punktu widzenia absorpcji, jeśli chodzi o jakość wydatkowania, jeśli chodzi, chodzi o to, że te organizacje o niskiej możliwości instytucjonalnej muszą być przekształcane na takie, które dają lepsze korzyści. Oczywiście to jest istotne także z punktu widzenia wydajności, skuteczności administracji, a także ma to znaczenie z punktu widzenia wydajności ekonomicznej czy gospodarczej i wpływa, przekłada się na wzrost. Natomiast mamy tutaj do czynienia z szeregiem różnego rodzaju wewnętrznych czynników, to musimy zrozumieć, które aspekty mają największe znaczenie, w jakim kontekście mamy tutaj szereg czynników wewnętrznych, takich jak zasoby ludzkie, struktury organizacyjne, zasoby, sprzęt komputerowy, a także czynniki zewnętrzne, czyli jakość administracji publicznej, stabilność systemów prawnych, czy centralizacja i decentralizacja. Komisja Europejska w ostatnim roku podjęła bardzo wiele działań służących do budowy tych możliwości administracyjnych. Także pojawiły się pewne jednostki służące do poprawy tego w tym zakresie i także w tej kolejnej agendzie bardzo wiele tych kwestii jest uwzględnionych. Natomiast tutaj istotną kwestią jest także przywództwo. Jak sądzę, to jest niedoceniany obszar. Mamy w ostatnich latach do czynienia z szeregiem badań, które się pojawiły, które podkreślają znaczenie przywództwa i w szczególności jeśli chodzi o ustalanie celów, wizję, motywację i zbiorowe zobowiązanie. To jest oczywiście, to są osoby, które realizują pewne programy czy pewne projekty i to, co tu mamy, bardzo ciekawy program działania w tym zakresie i będzie on prawdopodobnie realizowany. I natomiast trzecie pytanie dotyczące ewaluacji odnosi się w dużym stopniu do lepszego zrozumienia wpływu zarządzania i zarządzania możliwościami w szerszym ujęciu na i ostatnie wyzwanie dotyczy tego, w jaki sposób moglibyśmy spowodować, że Europa będzie bliżej Europejczyków. To jest oczywiście celem naszej polityki samej w sobie, ale to musi być działanie poziome i odnosić się do wszystkich innych celów polityki. Tu nie ma niczego, co by było całkowicie nowe, ale stają się te kwestie coraz bardziej istotne, abyśmy je rozpoznali, abyśmy je zrozumieli, ponieważ na tej mapie, którą pokazywałem wcześniej, jeśli chodzi o stopień sceptycyzmu w Europie, tego braku powiązania z procesem podejmowania decyzji i alokacji. I to jest cytat z byłego komisarza Kretsu z ostatniego roku, z zeszłego roku, gdzie mówi, że regiony powinny zastanowić się nad możliwościami prowadzenia programów, które są kierowane na poziomie społecznym, bez względu na to, jaka jest charakterystyka danego regionu. Oczywiście dążymy do prowadzenia takich działań i w okresie bieżącym także są one prowadzone, natomiast staramy się także tutaj odnosić je do rozwoju terytorialnego. W kolejnej sesji będziemy, myślę, do tej kwestii się jeszcze szerzej odnosić. Nie mamy tu całkowitej pewności, ile strategii pozwoli nam, czyli ile mamy tutaj badań, jeśli chodzi o nasze, może to jest jakieś 1300 takich strategii w tej chwili już działających.
Polska jest tutaj szczególnie warta odnotowania, jeśli chodzi o jej zaangażowanie w ten rozwój terytorialny. I jeśli popatrzymy na to, co się dzieje, to widzimy dość innowacyjne działania, które zostały podjęte, jeśli chodzi o rozwój terytorialny. To są takie cross-sektorowe inicjatywy prowadzone na różną skalę, na poziomie społecznym, także na poziomie miejskim, przy zastosowaniu różnych środków finansowych i głównie to są środki EIDF, ESF i innych partnerów. Czyli mamy tu do czynienia z bardzo interesującym laboratorium, jeśli byśmy mogli tak to nazwać, inicjatyw, które w tej chwili jest realizowane. Problem oczywiście polega na tym, że wiele z tych działań to są działania dość nowe. Być może tutaj troszeczkę upraszczamy sytuację. I to, co widzimy, że tutaj także mamy pewne trudności z wprowadzaniem tych inicjatyw. Ta linia przerywana pokazuje, to jest łączna wartość absorpcji wszystkich środków. Ta jasno-niebieska linia to jest absorpcja zintegrowanych inwestycji terytorialnych i widzimy tutaj bardzo dużą różnicę pomiędzy tą górną częścią na żółto i dolną na ciemno-niebiesko. Jasne, tutaj mamy do czynienia z dużymi problemami, jeśli chodzi o absorpcję i wdrażanie tego rodzaju inicjatyw. I teraz wracając do kwestii skali, te działania prowadzone przez społeczności to jest jakieś 10-11% tych inwestycji terytorialnych, czyli to jest stosunkowo niewiele. I widzimy tutaj, że w bieżącym okresie, jeśli chodzi o tą wartość przyswojonych środków, szczególnie w obszarach miejskich, to jest istotne. To są także kwestie istotne z punktu widzenia rozwoju terenów wiejskich i badania pokazują, że mamy tutaj potencjał do znacznych korzyści, osiągnięcia znacznych korzyści w przypadku tego rodzaju inicjatyw. Kolejnym problemem oczywiście tutaj bardzo łatwo jest wprowadzać tego rodzaju inicjatywy, ale badania, które zostały podjęte w ostatnich latach, pokazują, że rzeczywiście mieszkańcy czują taki brak związku między tymi środkami a ich rzeczywistym życiem. To jest niezwykle ważna kwestia. Było przeprowadzonych wiele dużych badań, jeśli chodzi o kwestie identyfikacji czy kwestie spójności. Dotyczą one tego, w jaki sposób są postrzegane te środki i te działania. Nie są tylko działania tradycyjne polegające na badaniach ankietowych, ale także badania prowadzone w mediach społecznościowych i czyli bardzo często ludzie zdają sobie sprawę z istnienia z takiej polityki, z takich projektów, ale jednak czują brak związku pomiędzy decyzjami, które są podejmowane, które mają prowadzić do poprawy ich stanu. Badań prowadzonych czy działań prowadzonych przez ekspertów i nie widzą takiego związku pomiędzy tymi badaniami prowadzonymi przez specjalistów a ich rzeczywistym życiem. Mamy tutaj także pewne kwestie dotyczące komunikacji i to także jest nasza ambicja na kolejny okres. Tutaj komunikacja, sądzimy, że komunikacja nie realizuje także wszystkich potrzeb i w ten sposób dochodzimy do kwestii istotnego zadania. To jest to, co zaplanowaliśmy też na kolejny okres, ponieważ jeżeli chcielibyśmy, aby polityka spójności była bliżej mieszkańców, bliżej Europejczyków, to musimy przemyśleć na nowo sposób, w jaki programujemy rozwój strategii i wdrażanie jej, w jaki sposób będziemy angażować mieszkańców. Nie tylko chodzi o konsultacje z lokalnymi władzami, ale tak naprawdę prawdziwy dialog z mieszkańcami, w jaki sposób będzie on prowadzony w zakresie projektowania interwencji.
I to są pewnego rodzaju demokratyczne innowacje. Musimy tu próbować, testować też pewne działania w poszczególnych krajach i w pewnych regionach czy w poszczególnych miastach. Jeśli chodzi o budżety partycypacyjne na przykład, jeśli chodzi o panele sędziowskie, i to są nowe obszary. Bardzo wiele praktyk już jest realizowanych od 10 czy 15 lat, więc to nie są nowe rzeczy w wielu obszarach, jeśli chodzi o politykę spójności. Więc jak sądzę, to są istotne kwestie, które nowe sposoby myślenia musimy wdrożyć, i w ciągu ostatnich lat po wprowadzeniu tego programu. I moje ostatnie pytanie, pytanie na zakończenie, jeśli chodzi o ewaluację, musimy się zastanowić, jakiego rodzaju dowody są nam potrzebne, abyśmy mogli odpowiedzieć na pytanie, czy polityka spójności jest bliżej naszych mieszkańców. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Ogromnie ciekawą prezentację. Szanowni Państwo, w tej części nie przewidzieliśmy części dyskusyjnej, natomiast już za moment będziemy przearanżowywać nasze sale i liczymy na to, że w trakcie tych spotkań poszczególnych paneli tematycznych ta dyskusja będzie bardzo gorąca. Zapraszamy teraz na przerwę, taką dłuższą, kawową, networkingową. Tylko powiem jeszcze informację taką techniczną, że część dotycząca celu polityki pierwszego odbędzie się w tej sali. Celu polityki piątego po mojej lewej państwa prawej stronie i celu polityki drugiego po mojej prawej, a państwa lewej stronie. Także zapraszamy o godzinie 12 i wtedy będziemy dyskutować w poszczególnych panelach.